Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, na Wasze życzenie po ankiecie ten temat chcieliście, żeby poruszyć: jak żyć wśród ateistów, jak sobie z nimi radzić, jak tu odnaleźć się jako katolik. Pierwszy, najważniejszy, albo jeden z najważniejszych rzeczy, która jest takim lekarstwem, powiedzmy, na taki ból istnienia wśród ateistów, jest pokora. Pokora. Pokora, która polega na tym, że ja się nie uważam za lepszą osobę od kogoś, kto nie wierzy, tym bardziej nie uważam się za moralnie lepszego. Możliwe, że mam, jest to wielce prawdopodobne, że mam więcej za uszami niż tamten ateista. I, i, i muszę mieć jeszcze jedno. Pokora też na jednej jeszcze rzeczy polega. Pokora to jest prawda, a prawda, że jeżeli ja wierzę w Jezusa i pozwalam mu się prowadzić, to nawet jeżeli jestem gorszy moralnie, pod kątem mojego zachowania, to różnica między mną a nim polega na tym, że mnie Jezus usprawiedliwia, a on nie wierzy. A więc nie ma narzędzia zbawienia. I muszę też o tym pamiętać. Pokornie trzeba to uznać, że to, co mnie zbawia, to nie jest moja doskonałość moralna. Jakaś idealność, bycie lepszym. Yy, nie wiem, bo ja chodzę do kościoła, on nie chodzi, dlatego mam jakieś poczucie wyższości. Nie, to, co z, yy, Muszę się odnaleźć w tej relacji z, ze świadomością mnie Jezus zbawia z mojego grzechu i Jego też chcę, żeby zbawił. Jeżeli On to odrzuca, to będę się za Niego modlił, będę pościł, będę Go przekonywał. Nie będę wchodził w jakieś dyskusje polityczne o tym, że ten, ten biskup zrobił to, tamto, tylko będę Mu opowiadał o Bożej miłości. O, o tym, że... że, że... Tęsknij za nim Pan Bóg, i to przede wszystkim będę mu opowiadał. Wiadomo, w niektórych przypadkach trzeba poopowiadać, tam wytłumaczyć, dlaczego w kościele to lub tamto. Tylko pamiętajcie, że. Yy... Jeżeli już wdajecie się w jakieś takie religijne dyskusje z ateistami, to pamiętajcie, że przede wszystkim opowiadajcie o Jezusie, który zbawia, o Jezusie, który kocha, który tęskni, do którego mamy ogromną wartość. I właśnie dlatego, że mamy tak ogromną wartość, on się nie zgadza, żeby ten diament leżał w błocie. On jest przeznaczony do rzeczy wiecznych. Yy, I to, 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 to nie mamy żyć jak świnie i jeść jakiś młód, tylko mamy dobra wieczne oglądać. Przepraszam, mocno powiedziałem, przepraszam, nie chciałem nikogo obrazić, mi chodzi o to, że wszystko to, co na ziemi, choćby najwznioślejsze, choćby najwspanialsze dobra ziemskie, w porównaniu z tym, co Bóg może dać nam w niebie i w co możemy uwierzyć, to jest właśnie taki młód, właśnie, o którym mówiłem. Nie dlatego, że samo w sobie niewartościowe, ale w porównaniu z tym, co Pan Bóg nam może dać, i już tu na ziemi. Ile szczęścia, ile radości, ile bogactwa wewnętrznego. To jest właśnie takie. Wiecie, no, można wieże z klocków zbudować na metry, ale wielkie wieże, prawda? Można burczka kalifę y, y, na kilometr zbudować. Y, taki, taki skyscraper y, jest y, wieżowiec. Y, scraper. Y, dobrze. Y, jak żyć wśród ateistów? Nie chcę spłyścić, spłycić tematu ani go jakoś tutaj z wami yy, no, niepoważnie potraktować. Poważny temat. Yy, słuchajcie, bo, bo wie, wielu jakoś tak się nie odnajduje, yy, czuje się tak jakoś wyobcowana, yy, czuje się tak przyduszona przez środowisko, które jest antykościelne, albo nie wierzy, czuje się jakimś takim, jak, jak to się nazywa, albinosem. Albatrosem? Albinosem się czuję. Jeżeli jakoś o tobie opowiadam, to, 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 to napisz też poniżej. Wielu z was ma też problemy sumienia. Czy, czy, czy jeżeli wchodzę w środowisku, w środowisku ateistów i muszę krakać tak jak oni, to czy ten, ta lub tamta rzecz jest grzechem? Podam wam przykład. Ktoś pracuje na stacji benzynowej, na której jest dostępna pornografia I zarabia na życie w ten sposób, sprzedając paliwo, sprzedając piwo, sprzedając hot dogi i pornografię. I się zastanawia, jak ten człowiek to mu podaje i jak go skasuje, właśnie to się zastanawia, ale mam jakiś współudział w tym wszystkim. Zresztą ten, ten który kupuje pornografię, to prawdopodobnie też katolik. I może nawet wierzy i chodzi do, do kościoła. I nie ma co sądzać, że to ateista. No ale dobra, no, no wyobraźcie sobie taką sytuację, że po prostu nawet nie można odmówić, bo kierownik zaraz zacznie marudzić, ale weź ty scen nie rób, bo, bo, bo co, chcesz stracić pracę? No i... Ten człowiek, który daje tą pornografię, gdzieś tam uczestniczy w tym, że, że, że jest jakiś mąż, a on mu daje tą pornografię, przyczyna się do zdrady małżeńskiej, do jakiegoś grzechu, ma zgrzyt sumienia, co tu zrobić? Żyje w takim świecie, który nie jest Boże, nie jest y, przych, y, przychylny Bożym Przykazaniom. Jak ja mam Boże Przykazania w tym spełniać? Y, y, tu przychodzi z pomocą zasada podwójnego skutku. Warto ją znać, żyjąc wśród ateistów. I to chciałem też Wam dzisiaj przekazać. Zobaczcie, wiele z naszych działań ma podwójny skutek dobry i zły. Cel nie uświęca środków, ale wiele z naszych działań ma dobry i zły skutek. Jeżeli biorę antybiotyk, to on mi rozwala florę bakteryjną w jelitach na długie miesiące i to ma wiele, wiele konsekwencji ale ten antybiotyk zarazem pomaga mi przezwyciężyć chorobę. Jeżeli Antybiotyk spowoduje o wiele więcej strat w organizmie niż pomoże, no to nie powinienem go brać i lekarz nie powinien mi też go przy, przepisywać, bo zły skutek jest większy od tego dobrego. Tym bardziej nie powinniśmy brać jakichkolwiek lekarstw po to, żeby stracić zdrowie. Jedyną motywacją brania leków jest to, żeby się coś poprawiło. Jeżeli ktoś łyka sobie po prostu tabletki, bo chce sobie odebrać życie, albo chce sobie zniszczyć zdrowie, no to nie jest to dobre. A więc teraz przez analogię. Jest podwójny skutek. Człowiek ma pracę, utrzymuje rodzinę, yy, realizuje się, pomaga innym, służy tym, że podaje hot dogi, paliwo. No to też jest służba dla ludzi. No i zarazem ta pornografia, gdzieś współudział w nieczystości. Yy, podwójny skutek. Zły i dobry. Oczywiście dobry jest o wiele większy od tego złego. Yy. I człowiek ma intencję, chce zarobić na rodzinę, chce się utrzymać, chce być odpowiedzialnym, chce rzetelnie swoje obowiązki spełniać, chce zadowolić szefa i tak dalej. To jest dobra intencja. Gdyby on pracował w jakimś sklepie tylko po to, żeby mu się podobało podawać tę pornografię, no to wiadomo, że to jest złe i nie powinien tam pracować, nawet jeżeli przy okazji podaje paliwo i hotdogi i tak dalej. Więc dobra intencja i o wiele większe dobro niż yy, Dobry skutek niż zły skutek. I, i to wiele naszych dylematów moralnych może rozwiązać, gdy żyjemy wśród ludzi, którzy nie spełniają przykazań. I tak ogólnie w nosie mają to, co Pan Bóg mówi na temat uczciwości, czystości, homoseksualizmu. I wielu innych rzeczy, które w Biblii znajdziemy. Jak żyć wśród ateistów. Kierować się miłością, żeby ludzie patrząc na Ciebie, na mnie, widzieli. Że ten człowiek jest jakiś inny. Jak patrzę na człowieka niewierzącego i wierzącego, to jakaś różnica jest. Ten się zamartwia, ten się nie zamartwia. Ten się smuci, ten się nie smuci. Dlaczego no, on się nie smuci? No i później to jest punkt wyjścia do tego, żeby opowiedzieć: Jezus, On daje radość. On rozwiązuje trudności. Ja mu mogę powierzyć moje zmartwienia. Ten inaczej, jakoś tak dojrzalej, wychowuje dzieci, a tamten, no, jakoś tak, nie wiem, lekkomyślnie. Żeby była różnica. Żeby była różnica. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak, że bycie katolikiem zakłada, że jest się lepszym moralnie. Czasami to bywa odwrotnie. Ateista może mieć bardzo Rozbudowane wartości. Ale nawet największe, najwznioślejsze wartości ludzkie w porównaniu z relacją z Bogiem, marność nad marnościami, wszystko marność. Marność nad marnościami, powiada kochalet. I pogoń za wiatrem. Drodzy, nie Mówiąc sobie, ja ich ponawracam, tymczasem, gdy oni ciebie, ateiści, nawracają na swoją stronę, później chodzisz z wątpliwościami, nie rozwiązujesz ich, nie dopytujesz. Bądźcie gotowi. Pierwszy list Piotra 3.15. Bądźcie gotowi zawsze do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest. Przeczytajcie. No, bądźcie gotowi. Rozwijajcie swoją wiedzę teologiczną, pogłębiajcie swoją wiarę i później nie będziecie się bać wy. Bać wyjścia do ateistów. Przypominam sobie scenę w, na rynku wrocławskim. Nie miałem jeszcze wtedy sutanny, byłem studentem we Wrocławiu. Podchodzę do jakiegoś towarzystwa, tam była szóstka ludzi i zaczyna mi opowiadać o Jezusie, po prostu na rynku wrocławskim. Oni tam gdzieś z piwami są, po prostu wiecie, tam wieczorny melanż. Mniej więcej tak wyglądało to. I jeden z tych, z tych ludzi odchodzi, mówi: Nie, no, dajcie spokój, nie mam ochoty. A piątka zostaje i rozmawia, jest zainteresowana. A on się tak dziwi, no, bo myślał, że zaraz wszyscy odejdą. A piątka jest po prostu, że tak powiem, zainteresowana rozmową. Bywa tak. Ludzie mają głód Boga. Mają głód Boga. Gorszą się postępowaniem katolików. Nas, księży. Mamy zadanie, żeby być światłością w świecie. Żeby być solą dla świata. Czasami tą sól ścisnąć, to porani to ręce. Grudka soli. Światłem nie chować. Trzeba czasami wyjść. Po prostu się narazić na wyśmianie. Na odrzucenie. No, a myślisz, że jak święci tam ich wyśmiewali, to oni tak od razu wszystkiego się cieszyli. Nie, nie mieli walk wewnętrznych. Oczywiście, że mieli. Oczywiście, że tak. Jak żyć wśród ateistów z pokorą, z miłością, z wiarą, z nadzieją życia wiecznego. Z tym Was zostawiam. Mam nadzieję, że daję Wam pewne światło. Podzielcie się swoimi. Doświadczeniami podobnymi historiami, jak ja miałem na rynku wrocławskim. Mam nadzieję, że macie podobne. I coś wam się tutaj jeszcze wyświetli. Zachęcam do subskrypcji. Z powiadomieniem, może tutaj jakiś ateista trafił. Chciałby coś się więcej dowiedzieć. Zobacz, co tu na kanale jest. A, bańki mydlane są. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.